Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj nie środa, a poniedziałek i już tłumaczę, dlaczego dzisiaj mamy tech newsy. Chodzi oczywiście o to, że dzisiaj wieczorem o 19 jest WWDC i w związku z tym w dniu jutrzejszym pojawi się jakby mój przegląd tego, co tam się pojawiło. Ja zwracam uwagę, że to jest najważniejsza chyba konferencja Apple, jaka będzie. Znaczy ważniejsza chyba niż ta z nowymi iPhone'ami, o których powiemy sobie za chwilę, ale uważam, że to... Naprawdę, jeżeli teraz nie pojawi się coś, co jakby w systemach Apple'owych się zmieni i zamiecie konkurencję, to chyba się nigdy nie pojawi. Dobrze wiemy i wyciekły już te informacje, że AI w Apple'u ma się nazywać Apple Intelligence, czyli nie Artificial Intelligence, tylko Apple Intelligence. I głównie oczywiście chodzi o to, o całe AI. Czy to będzie z OpenAI robione, bo takie były gdzieś tam oczywiście informacje wcześniej, tego nie wiadomo. Natomiast jeżeli ta Siri nie będzie mówiła po polsku, w sensie jeżeli to będzie tylko tak, że będzie po prostu Siri w telefonie, czy asystent w telefonie, który będzie mówił po polsku, a nie trafi to na HomePody, ja się zastrzelę, autentycznie. To będzie najbardziej zmarnowana szansa wszech czasów, jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia tego. Ale ja liczę oczywiście na wiele innych zmian. Przede wszystkim zmiany w domu, jeżeli chodzi o AI. Znaczy liczę, że tam będzie po prostu dużo fajnych rozwiązań. Jest masa innych aplikacji, które są w stanie obsłużyć Apple HomeKit i robią po prostu to lepiej. Tak samo jeżeli chodzi o galerię, o nie wiem, o zarządzanie systemem, o ładowanie baterii. No, tyle rzeczy wam ostatnio pokazywałem od Infinixa, od różnych marek, które robią po prostu rzeczy świetne, a w przypadku Apple się nic nie dzieje, więc liczę, że po prostu dzisiejsza konferencja wieczorem będzie czymś wow i no pewno to będzie wszystko połączone właśnie z AI. Mam nadzieję, że jak oni już dołączą do tej imprezki rzeczywiście na końcu, to zrobią to porządnie. Ale w związku z tym też może pojawić się beta iOS 18, która pewno na początku dużo nie będzie pokazywała i będzie działała tak sobie, więc nie wiem, czy w ogóle się bawić w instalowanie, ale spróbuję, zobaczymy. Tym bardziej, że zrobię to pewno i tak chyba na jeden dzień, bo ona do użytku pewno nie będzie, a ja w środę wyjeżdżam, gdzie w środę będzie też materiał o takim premierowym telefonie. Zresztą mam chyba 2 albo 3 teraz telefony przed premierą. Więc trochę będzie się działo. Ale nie przed premierą, już mam Sony Xperia 1.6, która, no nie uwierzycie, nie uwierzycie. Jakby sprawdziłem to nawet w necie na stronie producenta, bo nie, jak spojrzałem pierwszy raz, to nie mogłem w to uwierzyć. Faktycznie zrezygnowali, nie ma tych wszystkich 3 aplikacji, które były do tej pory do nagrywania, robienia zdjęć, do super nagrywania, tylko wszystko jest w jednej aplikacji. Brawo Sony! No naprawdę trochę lat to zajęło, ale cieszę się mega, no bo jakby to były wszystkich narzekania, że tak to wygląda, że człowiek nie wie, z której aplikacji nagrywać, z której robić zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest jedna aplikacja. No i ten telefon w ogóle jest absolutny... Jezus, świetne to jest, świetnie jest zrobiony ten telefon, ma malutkie oczka w porównaniu do dzisiejszych wysp, ale tej wersji szarej takiej wygląda naprawdę absolutnie genialnie, mega mi się ten telefon podoba, pomimo tego, że oczywiście te rameczki nadal, jeżeli chodzi o sam ekran, u góry i na dole są, więc mogłoby to wyglądać lepiej, ale no póki co super mi się z niego korzysta. Ale to nie jest telefon, który w pierwszej jakby kolejności pojawi się, jeżeli chodzi o recenzję, bo w pierwszej kolejności będzie Xiaomi 14 Ultra. Wrzucałem zdjęcia, podrzucę je tutaj, wrzucałem telefon do lodówki, tam może nie zamarzł, ale schłodził się do 5 stopni. Potrząsałem nim, nagrywałem wideo 4K ze wszystkich obiektywów, włączałem testy syntetyczne, z powrotem ładowałem go do lodówki, wystawiałem go na słońce, żeby się nagrzał na oknie, znowu do środka. No póki co nic nie paruje, tak? No nie wiem, co jeszcze mogę sprawdzić, jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie znać, no, ale to jest naprawdę bardzo spoko telefon. Natomiast wrzucałem też recenzję ostatnio Poco 70 Ultra, no ja mogę wam zdradzić taki teaser, mnie Xiaomi 14 Ultra aż tak bardzo nie zaskakuje. Fakt jest taki, że ma fantastyczne zbliżenie, jeżeli chodzi o ten telefon. Ale plastyka tych zdjęć, czy portretów, czy makro, no moim zdaniem jednak wygląda lepiej na Purze od Huawei'a, więc na to zwracam uwagę. Ale to są te dwie najbliższe recenzje, które się pojawią, a w międzyczasie będą 2 albo 3 inne telefony, które są przedpremierowo jeszcze, więc dużo się dzieje. Ale przechodzimy sobie teraz na chwilę dosłownie do tego iPhone'a, bo wiadomo już właściwie o nim wszystko. Też nie pamiętam, żebyśmy przed WWDC już widzieli, jak telefony będą wyglądać, jak będą miały funkcje i tak dalej, a to właściwie wszystko odnosi się do tego dodatkowego przycisku,
uciekło. Teraz mamy już nawet porównanie tych renderów, jak będą te ramki wyglądały, że one będą rzeczywiście bardzo cienkie i wygląda to świetnie, więc mega się jaram, bo to będzie wyglądało naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Z rzeczy, które jakby nie są potwierdzone, no to jakby czekamy na AI, no bo tutaj AI może rzeczywiście bardzo dużo zmienić. Nawet niespecjalnie musi być dużo zmian hardware'owych, jeżeli chodzi o telefon. Chociaż ma być i większa bateria i pewno nowszy procesor, który będzie mniej zużywał energii i tak dalej. Zobaczymy. Ja liczę na to, że po prostu te funkcje AI, o których wspominałem i pewno część o nich się dowiemy, nie o wszystkich, ale o części na WWDC, one po prostu zmienią te iPhony, tak? Bo te iPhony w chwili obecnej po prostu no, są dobre, wszystko jest z nimi ok, tak jakby nie ma co się przyczepić. Ale zwracam uwagę, że jeżeli miałbym podać jedną rzecz, którą jest piętą achillesową i to tak przewrotnie, jeżeli chodzi o te telefony, to niestety, no oczywiście nie jest to aparat, bo aparat jest świetny, ale jest to bateria. Ja uważam, że baterie w nowych iPhone'ach są po prostu słabe w porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej w 13 Pro Maxie. Teraz wygląda to dość słabo na tle reszty konkurencji, która wyciąga znacznie lepsze wyniki, mniej się grzeje i tak dalej. No, coś tu muszą zrobić, bo tak dłużej niestety być nie może. Więcej wiemy o nowym Galaxy Watchu 7, zwykłej wersji Ultra. 7 będzie w dwóch rozmiarach, 40-44, jeżeli chodzi o Ultra będzie w wersji 47 mm, czyli taka naprawdę duża. Te podstawowe będą miały odpowiednio 40-44, 300 i 425 mAh, jeżeli chodzi o baterie, więc tak bym powiedział klasycznie. Aluminiowe, dam do 2000 nitów, jeżeli chodzi o ekrany, więc spoko, wszystko to jakby w bardzo dobrym, na bardzo dobrym poziomie, do 5 atmosfer, jeżeli chodzi o wodoodporność. Natomiast Ultra będzie miała do 10 atmosfer, jakby ten certyfikat militarny. Będzie miał 590 mAh, jeżeli chodzi o baterię, czyli bardzo dużo, to chyba jest najwięcej z tych smartwatchów Samsunga. Nie pamiętam, ile miał ten Watch 46 kiedyś, ale chyba miał mniejszą baterię, jak dobrze pamiętam, nie miał 590. W każdym razie, no zobaczymy, bo tam mam mieć 3000 nitów, więc będzie na pewno to też zżerało sporo prądu, szczególnie jak będziemy gdzieś na dworze. Ma być wersja LTE, natomiast zwrócę uwagę, że oczywiście dla większości osób jednak zagadką będzie ta bateria, no bo jakby część osób chce mieć po prostu smartwatch, który też wytrzymuje 3, 4, może 5 dni, żeby nie ładować go codziennie, ale tak jak mówiłem, w moim przypadku nie jest to jakiś wielki problem. Zawsze w ciągu doby znajdę tą godzinkę, żeby podładować sobie zegarek, jeżeli wytrzymuje tylko dzień. Ale fakt jest taki, że wydaje mi się, że ciężko będzie przebić rozwiązanie z OnePlusa, tak? Jeżeli chodzi o Watcha, gdzie mieliśmy dwa systemy, taki, który jakby normalnie można z niego korzystać i taki, który można po prostu wydłużyć ten czas pracy jeszcze jakby dwukrotnie. Jakby w tym drugim trybie, który tam jakby mniej funkcji rejestruje, ale nadal działa i te wszystkie rzeczy podstawowe jak powiadomienia czy zliczanie kroków działa. Więc no nie wiem, no ciekawe, może producenci poszli właśnie w takie rozwiązanie tych dwóch systemów jak w przypadku OnePlusa. Uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pewno znacie faceta, który się nazywa Evan Blass na Twitterze czy tam na X-ie. Wielokrotnie wrzucał jakieś sprawdzone leaky, więc one się tam często potwierdzały. No i rzucił też informacje odnośnie nowych Galaxy Budsów 3 Pro, które będą wyglądały jak AirPods Pro. W sensie autentycznie, tylko w innym kolorze, tak? Znaczy, oczywiście to nie jest jakby kształt zarezerwowany dla Apple, żebyśmy nie popadli w paranoję, bo takich sławek też już mieliśmy wcześniej. FreeBudsy od Huawei też są dość podobne. No ale jednak mimo wszystko te słuchawki od Samsunga wyglądały zawsze troszkę inaczej. Dlaczego teraz będą wyglądały w ten sposób? Ciężko powiedzieć. Podejrzewam, że kwestia jakichś tam rozwiązań, które są związane z mikrofonami i tak dalej. No, w każdym razie będziemy mieli słuchawki, które będą identyczne. Nie wiem, czy to jest akurat dobre rozwiązanie, ale tak to będzie wyglądać. I na końcu, w związku z tym, że nie chcę robić osobnego materiału, a część osób dopytuje, powiedzmy w Q&A, więc jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie, na które odpowiem, to zapraszam do Q&A, ale bardzo dużo osób pyta, czy jakby nie mam dość tego, że producenci oszukują, że w cenie smartfona za 5-6 koła dostajemy z tyłu nie szkło, czy nie aluminium, nie jakieś premium wykonanie, tylko powiedzmy, nie wiem, plastik, albo skórę, albo drewno, czy coś ten deseń. Jakby z mojego punktu widzenia, jakby obojętne mi to jest totalnie. W sensie i tak część osób zakłada jakieś silikonowe case'y, które są w zestawie, jeżeli są. A jeżeli nie ma, no to kupuje gdzieś tam powiedzmy za naprawdę niskie pieniądze. Znaczy część osób pewno kupuje jakieś tam powiedzmy oryginalne pokrowce, jeszcze takie powiedzmy, które absorbują rzeczywiście jakieś uderzenia
w momencie, kiedy urządzenie upadnie. No ale część osób kupuje po prostu najtańszy pokrowiec, który jest, żeby ewentualnie zabezpieczył jakąś folię, tą, która jest na dzień dobry, albo kupują obecnie co jest, żeby zabezpieczyć i sprzedać później w jak najlepszej kondycji urządzenie. I całkowicie to rozumiem, jakby całkowita racja. Natomiast czy się obrażam, że na przykład, nie wiem, Xperia 1, nie wiem, Mark 6 ma... nie wiem, no szkło to jest Gorilla Glass Victus podobno, chociaż jak pukam, to mam wrażenie, że to jest papier ścierny pomieszany z plastikiem. Czy się obrażam, że to nie jest jak, nie czuję w dłoni, że to jest takie super premium, bo no jakby nie mam wrażenia, żeby to było szklane. Czy tutaj się obrażam, że jest drewno? Nie, kompletnie nie. W sensie każdy telefon ma swój look. Jeżeli nam to odpowiada i jakby nie mamy problemu z tym, że mamy skórę, która czasami lepiej rozprowadza temperaturę, nie grzeje się tak mocno, czy nie powoduje takiego dyskomfortu, albo właśnie taki no pseudo, to znaczy szkło, tylko że powiedzmy takie z taką fakturą, że praktycznie jak papier ścierny, że nie przypomina to właściwie szkła. Nie, to jest styl danego smartfona i się specjalnie nie obrażam. Nie uważam też, żeby producenci specjalnie robili to, że chcą zaoszczędzić, tak? Bo jakby, nie wiem, no chociażby P60 Pro, które w zeszłym roku było, nie wiem, z tą taką masą perłową, na pewno nie jest to jakoś super tanie, tym bardziej, że to jest jakiś taki niepowtarzalny wzór, a w tym roku mamy takie rozwiązanie bardziej skórowe, czy skóropodobne, jak Mate 50 Pro w przypadku Pura 70 Ultra. Nie, kompletnie się na to nie obrażam. Wolę, jeżeli to jest po prostu zrobione dobrze estetycznie, w sensie podoba mi się to, że jest bardzo ładnie, równiutko spasowane wszystko w 50 Ultra. Tu oczywiście trochę bardziej krawędzie się wbijają, jeżeli chodzi o Xperia 1.6, ale nadal wygląda to ładnie, w sensie wszystko jest dobrze spasowane, nic nie odstaje i nie ma żadnych defektów, niczego takiego. To jest dla mnie ważniejsze niż jakość wykonania, więc nie obrażam się, nawet jeżeli telefon jest drogi i będzie wykonany z jakiegoś takiego innego rozwiązania niż typowe szkło. Kompletnie nie sprawia mi to żadnego problemu. Dajcie znać, jak jest u Was. Zapraszam oczywiście do kolejnych materiałów. Tak jak mówiłem, teraz chyba będzie wszystko dzień po dniu, więc zobaczymy, jak finalnie to wyjdzie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.